Właśnie przygotowuję się do nagrania filmu i zobaczcie, kto tutaj jest ze mną i rozrabia. Gato, przesadzasz. Chodź, nie gryź, tylko zrób papa. Au. Dziś wstałam rano i się załamałam. Zobaczyłam na swojej twarzy tyle niedoskonałości. Tutaj, tutaj, tutaj. I to są do tego jeszcze takie wulkany, które po prostu bolą, są widoczne. Tego się nawet przykryć nie da, bo jak nałożycie korektor, to on i tak spłynie. I przez to pomyślałam o tym, jak trądzik jest ze mną przez całe życie. Słuchajcie, jakiś trądzik, czy na plecach, czy na dekolcie, czy na twarzy, jakieś niedoskonałości, zaskórniki. Ja je mam praktycznie przez całe swoje życie, ale nie tylko ja. Słuchajcie, sprawdziłam i trądzik dotyczy 80% osób między 11 a 30 rokiem życia, więc no nie jesteśmy w tym sami. I dziś chciałabym Wam opowiedzieć właśnie mój story time dotyczący trądziku, odkąd go mam, gdzie występował, jak na mnie wpływał. Tak więc zapraszam Was do oglądania, ruszamy! Także podczas mojej opowieści będę robiła pielęgnację, moją rutynę pielęgnacyjną serią kosmetyków Eveline Cosmetics Perfect Skin Acne. Jest to pięcioetapowa, świadoma pielęgnacja dla osób borykających się z trądzikiem, która zawiera wiele składników aktywnych, takich jak na przykład kwas shikimowy i migdałowy, niacynamid, miedź, cynk. Seria skupia się na oczyszczaniu, złuszczaniu i tonizacji, więc zaczynam moją historię. Let the games begin. Więc zaczynając od samego początku, słuchajcie, ja miałam skórę idealną, jak miałam właśnie tak 11 lat. Ja nawet określiłabym swoją skórę jako lekko suchą. Miałam problemy z naczynkami, ale absolutnie nie miałam jakichś niedoskonałości. To nie występowało. Problemy z niedoskonałościami zaczęły się u mnie w gimnazjum i były to bardzo poważne problemy, dlatego że pojawiły mi się niedoskonałości na plecach, ale też na dekolcie. I był to dramat. Pamiętam, że wtedy były modne koszulki właśnie z bardziej odkrytym dekoltem, a ja miałam tam po prostu... To było siedlisko wulkanu, dosłownie. Wulkan na wulkanie, wulkan na wulkanie, wulkan na wulkanie. Tego było mnóstwo, obiecuję Wam. I ja wstydziłam się tego do tego stopnia, że nosiłam w ogóle takie chusty właśnie zasłaniające mi dekolt, bo no nie dało się w tym pokazywać, po prostu. Ja miałam z tego powodu takie kompleksy. Zaraz Wam opowiem, co stało się dalej, ale teraz użyję pianki myjącej ze szczoteczką. To jest pianka oczyszczająca pory. W serii Perfect Skin Acne jest dużo rodzajów właśnie produktów. Numer jeden do mycia twarzy. Jest właśnie pianka oczyszczająca ze szczoteczką. Jest głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy. Mikropielęgnująca pianka oczyszczająca. Więc każdy może dobrać coś dla siebie. Jako, że ja mam właśnie poczucie takiej mocno zanieczyszczonej skóry, to chcę właśnie użyć tego produktu ze szczoteczką. Ta pianka zawiera właśnie kwas shikimowy i migdałowy, a do tego aloes i bioferment z alg, więc jednocześnie mamy mocniejsze podziałanie tutaj na niedoskonałości, ale ten aloes także łagodzi. Ta szczoteczka jest też bardzo fajna, bo ona jest silikonowa i bardzo właśnie tak delikatnie tą skórę myje. Więc no, ten trądzik wyglądał fatalnie. Ja też w międzyczasie miałam trądzik na plecach i powiem Wam, że w tamtym czasie trądzikiem na plecach się w ogóle nie przejmowałam, bo jakby w ogóle tych pleców nie pokazywałam, prawda? Chodziłam do gimnazjum, więc wtedy jakoś nie nosiłam sukienek z odkrytymi plecami, więc mi to w ogóle nie przeszkadzało. Ale no, trądzik na dekolcie stanowił mój wielki problem i wielki kompleks. I powiem Wam, że to też było takie niesamowicie dziwne. Ja miałam bardzo takie negatywne podejście do trądziku. Mi się wydawało, że trądzik to nie jest choroba, to jest po prostu sprawa estetyczna, co nie jest prawdą, bo trądzik jest po prostu chorobą, jest chorobą naszej skóry. Nasza skóra jest to największy organ naszego ciała, więc to jest poważna sprawa, którą naprawdę warto się zająć. Ale ja właśnie wstydziłam się komukolwiek o tym powiedzieć i poszukać pomocy, bo wydawało mi się, że to jest takie próżne? No oczywiście tak nie jest, teraz już jest to wiadome, ale mam wrażenie, że w tamtych czasach edukacja dotycząca trądziku była bardzo niewielka i wiele osób podchodziło do trądziku na zasadzie, że po prostu albo trzeba wysuszać, albo trzeba, nie wiem, czyścić twarz alkoholem i wtedy będzie dobrze. Ja pamiętam, że robiłam takie rzeczy jak na przykład
peelingi cukrowe. Mi się wydawało, słuchajcie, że jak wezmę cukier i będę tarła tą skórę, to jakby zetrę te wszystkie niedoskonałości. Dosłownie, wiecie, jakby to były strupy, że je zetrę i pod spodem będzie już świeża, zdrowa skóra. No, co wiadomo, nie jest prawdą i może doprowadzić tylko do blizn. Ja blizn na szczęście na dekolcie nie mam. Jedyne, co mnie uratowało chyba przed bliznami na dekolcie, to to, że byłam wtedy po prostu bardzo młoda, byłam nastolatką i ta skóra się jeszcze, wiecie, miała szansę odbudować, ale ja ją traktowałam bardzo źle, bo ja ją właśnie peelingowałam, wystawiałam na słońce, żeby wypalać ten trądzik, więc no, szansa na wielkie blizny na dekolcie była. Bałam się tego, na szczęście nie nastąpiły. Ja w końcu się zdecydowałam pójść do pani dermatolog, powiedziałam rodzicom, że mam taki problem, że sobie z tym nie radzę i w końcu poszliśmy do pani dermatolog, ona mi przepisała jakiś lek właśnie na trądzik, na dekolcie i na plecach i ten lek, słuchajcie, spowodował u mnie ogromne uczulenie. Ja miałam takie uczulenie i podrażnienie, ale kontynuowałam używanie go. Wiem, że to było głupie, ale kontynuowałam używanie go i ten trądzik na dekolcie zniknął. Natomiast nie zniknął na plecach, choć o dekolcie na plecach sobie jeszcze powiemy. Jego zostawię na koniec, choć muszę Wam powiedzieć, że on jest takim właśnie moim największym kompleksem, jeżeli chodzi o trądzik teraz. Oj tak. Przechodzimy teraz do punktu numer 2, jest to tonizacja. Seboregulujący tonik zwężający pory. Jest to tonik antybakteryjny, także z kwasem migdałowym i kwasem shikimowym. Tutaj mamy jeszcze ekstrakt z ogórka, lukrecji i cynku. I ja przemywam sobie miejsca właśnie, w których moja skóra często się przytłuszcza, czyli tutaj broda, u mnie broda jest najbardziej zanieczyszczona, mam tutaj najwięcej zaskórników, tutaj mam powiększone pory, przelecę sobie jeszcze po tych niedoskonałościach, no i po czole. I później jak wyleczyłam właśnie trądzik na dekolcie, to został on na plecach, ten na plecach nie zniknął, ale jak mówiłam, nie przejmowałam się nim tak bardzo i wszystko z tym trądzikiem wyglądało mniej więcej dobrze, aż do czasów studiów. Na drugim roku studiów pojawił się u mnie trądzik, czy to był drugi, czy to trzeci, chyba to był drugi, trzeci rok studiów, już nie pamiętam. Pojawił się u mnie bardzo uciążliwy trądzik. Okazało się, że jest on dla mnie nawet bardziej uciążliwy niż na dekolcie, dlatego że pojawił się u mnie trądzik na policzku i to na jednym policzku i były to właśnie takie bardzo bolące, guzowate niedoskonałości, które właśnie bolały przy wyciskaniu. Tak, przyznaję się, wyciskałam swoje krosty, co mam Wam powiedzieć, ale ich się nie dało wyciskać, bo to był ten typ krust u mnie, które jak nie wycisnęłam, to one nie znikały, tylko po prostu one się zmieniały w bliznę. Więc ja je wyciskałam i to też było pewnie też związane z psychiką, że myślałam, że jak wycisnę, to tego problemu nie będzie, prawda? No, człowiek radził sobie jak umiał i to było niesamowicie irytujące, bo właśnie ten trądzik był u mnie tylko na połowie twarzy, więc to wyglądało bardzo źle, że ja go miałam tylko na tym policzku i w pewnym momencie on zaczął zanikać i byłam już taka przeszczęśliwa, że ten trądzik zanika, dopóki nie przeniósł się powoli, powoli na drugi polip. I powiem Wam, że to był koszmar, bo jakby on był tutaj i dosłownie przemigrował na tę stronę. I pamiętam, że byłam taka zdenerwowana, bo myślałam, że on już się kończy, że będzie znikał, a przeszedł tu. I był to także czas, w którym ja zaczęłam nagrywać na YouTubie i no, pojawiało się dużo komentarzy właśnie co do tych niedoskonałości. Ja zaczynałam nagrywać na YouTubie 8 lat temu, więc 8 lat temu podejście do tego trądziku też było zupełnie inne. I dużo dostawałam komentarzy właśnie, że ty bruda się, umyj się, masz trądzik, jesteś brudna. Naprawdę tych komentarzy było sporo, a także po prostu no, dostawałam sporo komentarzy co do tego, że no, moja twarz wygląda źle, także od otoczenia, osób, z którymi chodziłam na studia, od osób, które uważałam za koleżanki, bardzo często zwracały mi uwagę na to, że moja buzia się świeci, że mam to sebum na twarzy. I powiem Wam, że to jest takie niesamowicie irytujące, bo teraz właśnie taka błyszcząca, świecąca się skóra z takim naturalnym nawilżeniem, z lekką ilością sebum jest uważana za właśnie fajną, atrakcyjną, to jest ta skóra w trendzie. Ale wtedy, kiedy ja byłam nastolatką, kiedy chodziłam na studia, byłam młodą, dorosłą, wtedy
to było uważane za największy obciach. Po prostu skóra musiała być kompletnie matowa. I to jest takie irytujące, jak teraz widzę, że wtedy miałam fajną taką, wiecie, no może z trądzikiem, ale nawilżoną skórę, ale wszyscy się ze mnie śmiali, a teraz by mi zazdrościli, że mam właśnie taką, wiecie, taką błyszczącą się skórę. No, to jest irytujące właśnie, jak standardy mody się zmieniają, bo no, standardy mody dotyczą też na przykład naszego ciała i o ile możemy zmienić ubrania, to ciężko nam zmienić własne ciało i tutaj pojawiają się później wielkie kompleksy, więc no ten trądzik, jak mówiłam, przemigrował stąd, dotąd, presja koleżanek na studiach, do tego komentarze na YouTubie, więc no nie było łatwo z tym trądzikiem. Pamiętam, że moja samoocena wtedy bardzo mocno spadła. Ja mieszkałam też w akademiku wtedy z koleżanką, która też miała trądzik. Ona akurat wtedy miała trądzik na czole i ona ten trądzik przykrywała grzywką i tak zazdrościłam, że właśnie ma grzywkę i może sobie ten trądzik po prostu przykryć. I wiem, że było jedno lustro w akademiku i my tak na zmianę podchodziłyśmy do tego lustra i wyciskałyśmy sobie te krosty, więc to był dramat i wtedy też głupia ja nie poszłam do dermatologa, nie poszukałam pomocy, tylko też stwierdziłam, że a może przejdzie i to również był wielki błąd, bo no trzeba poszukać pomocy, nie starać się robić takich rzeczy na własną rękę, bo może być tylko gorzej. Więc jak już wiecie, że miałam ten migrujący trądzik na policzku, no to przejdźmy do punktu numer 4. Jest to peeling, pasta, maska, jest to produkt 3 w jednym, produkt, który stosujemy 2-3 razy w tygodniu. On również ma kwas szikimowy i migdałowy, do tego jest tutaj glinka, węgiel i jeszcze jest ekstrakt z łopianu i rumianku. On redukuje widoczność porów, nadmiar sebum i wągrów. I też jak mam właśnie taką bardziej zanieczyszczoną skórę, to lubię sobie zrobić taki peeling, wtedy mam takie wrażenie, że te składniki aktywne trochę w głębiej, wiecie, penetrują tę skórę. Jest to dość mocny peeling, więc wykonuję go delikatnie, żeby za bardzo też tej skóry nie pocierać. I jest to też produkt, który możemy zostawić na dłużej, na 2-3 minuty, żeby też te składniki miały szansę się w tę skórę wchłonąć. I zanim przejdę do kolejnego punktu, to teraz nałóżmy sobie kurację numer 3. Jest to złóż. Jest to kuracja na noc korygująca niedoskonałości z 5% kwasem AHA, BHA i PHA. Ja jej nie nakładam na całą twarz, bo byłaby dla mnie za mocna. Nałożę ją właśnie na brodę, na czoło, tutaj na nos i delikatnie tutaj na swoje pory, które mam tutaj rozszerzone. To, co w ogóle jest jeszcze bardzo fajne w tej serii Perfect Skin Acne od Eveline Cosmetics, są to paski na nos. One są w kroku numer 1 oczyszczanie. Je też możemy 2-3 razy w tygodniu stosować. Ich akurat dzisiaj nie zastosuję, ale jest to bardzo właśnie fajny taki gadżet do ściągania wągrów z naszego nosa. I w końcu zdecydowałam się pójść z tym trądzikiem na policzku do dermatologa. Pokazałam też niedoskonałości na plecach, no i zajęłyśmy się pracą pod tym względem. Dostałam wtedy, pamiętam, antybiotyki na te niedoskonałości, właśnie kosmetyki zapisała mi pani dermatolog i kremy i stosowałam to wszystko przez pół roku i powiem Wam, że to było ciężkie pół roku, dlatego, że ten antybiotyk musiałam przyjmować, wiecie, pamiętać o tym antybiotyku, przyjmowałam też osłonę, nie mogłam się napić nawet alkoholu, a byłam wtedy, wiecie, w czasie chodzenia na studia, więc człowiek chciałby się napić jakiegoś drinka, tutaj nie mógł. Ja jakoś, wiecie, nie za bardzo jestem fanem alkoholu, ale jak człowiek wiedział, że nawet nie może się napić odrobinę alkoholu, bo bierze antybiotyk, to nagle mu się bardziej chciało. Więc no, pod tym względem to było trudne, ale widziałam, że twarz wygląda lepiej. Choć powiem Wam, że nawet po zakończeniu kuracji właśnie tymi antybiotykami i tymi wszystkimi maściami, nadal moja twarz nie wyglądała idealnie. Mi się wydawało, że wygląda już bardzo dobrze, dlatego że no, ten trądzik już nie był taki nasilony, ale nawet po latach widzę, że ta skóra wcale nie wyglądała tak super i widać to nawet na filmiku O czym myśli dziewczyna pod prysznicem, to jest ten mój najpopularniejszy filmik na YouTubie, a widać tam, że no, ta twarz nie jest wcale idealnie gładka, tak jak mi się wydawało. Ona nigdy nie jest idealnie gładka, nigdy nie mamy idealnie gładkiej twarzy i teraz też nie mam, tak jak widać, ale no widać było, że jeszcze jest dużo blizn, o to mi chodzi, że zostało mi dużo jednak blizn po tym trądziku i pamiętam, że ja byłam nawet zadowolona ze stanu swojej skóry i kolega mi właśnie powiedział, jak oglądał ten filmik, że o, ty masz jeszcze dość sporo niedoskonałości na twarzy, męczy cię ten trądzik, nie? Ja wtedy miałam takie
O matko, nawet nie wiedziałam, że mam jeszcze jakieś pozostałości niedoskonałości na twarzy. Tak wiecie, czasem myślimy o sobie pozytywnie, ktoś nam powie coś złego i jest gorzej. I teraz już na koniec użyję bardzo fajnego produktu, który naprawdę świetnie mi się sprawdzi w tej sytuacji. Jest to punktowy rolon. Jest to punktowy rolon na niedoskonałości. To jest już kosmetyk taki, wiecie, bardzo skoncentrowany, o bardzo skoncentrowanym działaniu, które ma pomóc naszej skórze zwalczyć szybko tą niedoskonałość. O, ja się posłużę tutaj podglądem, zobaczę, gdzie ja je mam. No ta mnie tutaj męczy najbardziej, jest strasznie boląca. I tutaj właśnie też mamy 5% kwasu szikimowego, migdałowego, mamy ekstrakt zielonej herbaty, łopianu, cynk, miedź i siarka, więc to jest naprawdę taki bardzo skoncentrowany produkt, który ma nam pomóc właśnie fajnie go stosować na noc, żeby, wiecie, jak widzimy, że coś ma nam wyskoczyć, albo już wyskoczyło, już mleko się rozlało, żeby go nałożyć i zobaczyć właśnie, co się stanie i spróbować właśnie te niedoskonałości zwalczyć, żeby ona się nie powiększyła albo żeby po prostu szybciej zniknęła. Jeżeli chodzi o serię Perfect Skin Acne od Eveline Cosmetics, to zachęcam Was do przejrzenia jej i wejścia na stronę eveline.pl, dlatego że teraz trwa tam Black Beauty Day. Są gigantyczne promocje, codziennie możecie znaleźć inne okazje dnia i produkty, które są przecenione aż o 80%, więc bardzo Was zachęcam do wejścia na stronę eveline.pl. I jeżeli wracamy do trądziku, to no jak widzicie, te takie większe niedoskonałości na mojej twarzy zniknęły. Są tylko jakieś takie punktowe, ale no ten trądzik taki cały na jednym policzku zniknął. Zniknęło też u mnie na szczęście to takie silne przetłuszczanie się skóry. Teraz bym powiedziała, że moja skóra no jest taka no mieszana, ale już mi to tak bardzo nie przeszkadza. Wcześniej przeszkadzało mi bardziej. No ale też jak Wam mówiłam, zmieniły się standardy mody. Wcześniej jak po prostu skóra się świeciła, no to był dla nas dramat. Trzeba było to matowić, nakładać puder, bibułki matujące, a teraz jak się świeci, to jest spoko, więc jak mi się świeci skóra, to mi nie przeszkadza. Natomiast cały czas pozostał mi mój największy trądzikowy kompleks, czyli no trądzik na plecach. O matko, jaka ta niedoskonałość jest wielka, jak ją widać. Trądzik na plecach, który u mnie występuje właśnie na łopatkach i to są takie niedoskonałości często z ropą, ale też jest dużo takich niedoskonałości, których nie da się wycisnąć i jest też dużo po prostu blizn, dosłownie już blizn, plam po trądziku, którymi bardzo chciałabym się zająć, ale ciągle o tym zapominam i ciągle się jeszcze tym nie zajęłam. Natomiast no występują i trądzik na plecach ja mam od zawsze, naprawdę. On był nawet wcześniej niż trądzik na dekolcie. Ja nie pamiętam, żebym miała jakiś moment bez trądziku na plecach. Pamiętam, że zawsze jak szłam na jakąś imprezę, to starałam się wybrać sukienkę, żeby tego trądziku nie było widać, albo jak właśnie miałam odkrytą sukienkę, to nakładałam na przykład podkład albo korektor i puder, żeby po prostu nie było to widoczne. I no ja też tym trądzikiem na plecach zajmowałam się zawsze bardzo źle. Nie przykładałam się do leczenia go, czasem podejmowałam próby leczenia go, ale zawsze to rzucałam i moją najpopularniejszą próbą leczenia trądziku jako nastolatka było wypalanie trądzika na słońcu oraz peelingi cukrowe, tak jak w przypadku tego trądziku na dekolcie. I jest to fatalny pomysł, bo o ile na dekolcie nie zostało mi blizn żadnych, to na plecach już tak i no żadne tutaj wypalanie słońcem nie przyniosło niczego dobrego, przyniosło tylko po prostu bliznę i niestety trądzik na plecach jest często bardzo bagatelizowany, bo ludzie mówią: ojeju, co ci przeszkadza, masz kilka krostek i niedoskonałości na plecach, przestań, tego nawet nie widać, czemu się przejmujesz. No i to jest prawda, że tego trądziku tak bardzo nie widać jak trądzik na twarzy, ale to nie znaczy też, że nie jest irytujący, bo ja również, szczególnie w lato, mam bardzo duże kompleksy właśnie z tego powodu, że założę jakąś sukienkę albo bluzkę na ramionczka i ten trądzik widać i czasem, wiecie, stoję w sklepie i myślę: czy ludzie, którzy stoją za mną w kolejce, myślą o tym, jaki mam trądzik na plecach albo brzydzą się mojego trądziku na plecach? Mam takie myśli, wiem, że nie jest to dobre, wiem, że nie powinno się tak myśleć. Mój trądzik, moja skóra, moja sprawa, nikomu nic do tego, ale co poradzę, takie myśli się pojawiają. I ten trądzik na plecach jest już ze mną wiele, wiele lat i ja o nim zapominam do tego stopnia, że po prostu żyję tak, jakby go nie było, a potem nagle sobie przypominam i on urasta u mnie do takiego dość dużego kompleksu, więc no chciałabym podjąć jakąś właśnie większą próbę walki z tym trądzikiem. Jak widać, pozostawienie tego samemu sobie nie działa i trzeba się tym trądzikiem zająć. I to była moja cała historia trądziku. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. Jeżeli tak było, kciuki w górę, zasubskrybujcie
zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na stronę eleline.pl, obejrzyjcie poprzedni film na kanale, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa, do zobaczenia!